Tuż za nimi ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny Rewital z Bornego Sulinowa, pani Barbara Bielicka. Jedyny na terenie Bornego Sulinowa ośrodek z basenem, działa tu gabinet odnowy biologicznej rehabilitacyjny, jest też kawiarnia, a i kawa domowa. Zespół szkół imienia bohaterów po flagu Borne Sulinowo. Szkołę reprezentują uczniowie liceum i gimnazjum. Działam. Zespół Borneńskie Podlotki, działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornym Sulinowie, działa od 2006 roku. Bierze udział w wielu konkursach, występuje na scenach nie tylko borneńskich, ale na terenie całego kraju. Następnie za nimi gościniec Rasija. Pan Zbyszek Konieczny, tutaj oczywiście widzimy... Machaj, Jagoda! Machaj! Tuż za nimi Pawel Sasza. No to nagrywa niby, nie? Oryginalne rosyjskie produkty spożywcze. Dania kuchni wschodniej, niepowtarzalny klimat, organizacja imprez do 150 osób. Ostatnio wyremontowali, zrobili piękną salę, zapraszamy do Pawe Sasza i do magazyn Sasza, czyli do sklepu. To ty w Bornej mieszkasz, ty nie wiesz? Brawo Sasza, brawo! Za Pawe Sasza mamy Pionier 96. 5,95. Klub sportowy. Zaraz za nimi bar pod orłem pani Bożeny i Waldemara Gruszewscy. Pierwszy bar w Bornym Sulinowie od 1999 roku. Prowadzą go Gruszewscy z Krągów. Organizacja imprez okolicznościowych, bilard, karaoke, tańce co sobotę. Tylko u nich grywa prawdziwy Lenin. Wielkie brawa! Zaraz za barem pod orłem mamy pensjonat Magnolia, to jest najświeższy pensjonat w Bornym Sulinowie, najmłodszy, pan Andrzej Zabrogin. Wysoki standard, kuchnia europejska i tradycyjna z miłą i profesjonalną obsługą, organizacja imprez okolicznościowych. Bardzo sympatyczny pensjonat, zapraszamy gorąco. Pensjonat i restauracja. Tak jak zawsze, Agnieszki takie jest zawsze. Zaraz za Magnolią mamy firmę X-Paint pana Piotra Rybarskiego, paintball w Bornym Sulinowie. Profesjonalny sprzęt kompleksowy, obsługa imprez, fantastyczne emocje i duża dawka adrenaliny. Wielkie brawa dla firmy X-Paint. Machać. Wypożyczalnia Komando z Krystyna i Waldema Armalinowscy. Logistyka spływów krajakowych, sprzęt pływający przy kąpielisku strzeżonej plaża słoneczna na prawo na brzegu. Pan Waldemar Malinowski. Jakie mają fajne sprzęty. A i ze swoim aparatem. No, no, no. Proszę bardzo. Tu widzimy królowe polskich szos.
auta rodem z lat 80. Jak? Nagrałem? Wypożyczalnia sprzętu turystycznego, kajaki, łodzie, rowery, państwo barscy, organizacja spływów kołowych po rzekach Pomorza Zachodniego, turystyka rowerowa, łodzie dla wędkarzy, rowery wodne, najlepsza jakość i profesjonalna obsługa. Bardzo pięknie, www.kajakarze.pl. Zapraszamy do tej firmy. Tuż za nimi. Poszukiwacze skarbu Open Keffin, jeśli dobrze mówię. Poszukiwacze skarbu. Kochani, a teraz Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa. Wielki brawa. Stowarzyszenie działa od 2005 roku. Organizator Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych do Oświęcy i Podkowy. Imprezowa w roku 2008 otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. I już tutaj widzę zespół na dwa w ręce. I pensjonat Ani PRL, a na Jan Kierowcy, domowe obiady, nocleki, militaryczne, organizacja imprez w stylu Komunowicz. Tuż za nimi Ekspedycja.pl. Starogard Gdański, witamy serdecznie. Widzimy tutaj gaz. Umądowanie Stowarzyszenia Miłośników Historii Bornego Sulinowa oraz Galeria PRL. Pensjonat Ani i Galeria PRL. Witam Państwa, ludzie, witamy gorąco. Pan Janek Kierowski i jego auta militarne, możecie sobie wypożyczyć taką przejażdżkę. Zobaczcie, to są nasi goście z pensjonatu. Pozdrawiamy gorąco, za to mamy szalika, widzę, za pokładzie. Pan Krzysztof Bęba, roboty ziemne, piasek, żbiel, grom, parkingi, drukarstwo, usługi transportowe. Witamy naród pracujący w stolicy polskiej turystyki. Pan Rajny Plus, członek Stowarzyszenia Miłośników Historii Militarnej Bornego Sulinowa. Turystyki PTTK, organizacja wycieczek po Bornej Sulinowej, po bunkrach. Prowadzi trasy rowerowe, piesze, kajakowe. Prowadzi strzelnicę pneumatyczną. Tu za nimi, jak widzicie, milicja, która prowadzi do dostępu. I nasi kochani strażacy OSP Borne Sulinowo. Yeah.
oraz na majówkę, który jeszcze chciał w Polsce zmienić już na lotnisku. Zapraszamy wszystkich bardzo do samotnej klasy. Koncerty, a zespołu AO19 zespół